Grom. Tę nazwę słyszał chyba każdy, ale nie każdy wie, w jakich okolicznościach powstała elitarna jednostka i jak przebiegała ich pierwsza misja. Posłuchajcie. Maja 1948 roku o godzinie 16 w domu Dizengofa w Tel Awiwie odbyła się proklamacja niepodległości Izraela. Region należący wcześniej do Brytyjczyków, czyli Palestyna, został podzielony na dwie części – żydowski Izrael oraz arabską Palestynę. Pierwsza wojna izraelsko-arabska wybuchła już 15 maja, czyli dzień po proklamacji niepodległości przez państwo Izrael. Na terytorium państwa żydowskiego w Palestynie wkroczyły oddziały wojsk egipskich, irackich, syryjskich i transjordańskich oraz libańskich. Państwa te, nie uznając ONZ-owskiego podziału Palestyny, pragnęły zniszczyć nowo powstałe państwo żydowskie. Siły izraelskie, słabsze liczebnie, ale dobrze zorganizowane i wyszkolone, wyparły arabskie wojska, przejmując wiele terenów arabskich. Arabowie byli wspierani przez Związek Radziecki, Żydzi zaś przez Stany Zjednoczone. Od tamtego czasu regularnie dochodziło do starć wojsk arabskich i żydowskich. 5 czerwca 1967 roku wybuchła wojna sześciodniowa. 13 maja 1967 roku przewodniczący prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego Nikołaj Podgorny przekazał egipskiemu wiceprezydentowi fałszywą informację o koncentracji 12 izraelskich brygad przy granicy z Syrią. Wprowadzeni w błąd Egipcjanie byli przekonani, że Izrael przygotowuje się do inwazji, dlatego ich reakcja była natychmiastowa i zdecydowana. 14 maja prezydent Nasser zarządził mobilizację armii i rozpoczęto przerzucanie wojsk na Półwysep Synaj. Doszło do wojny między Izraelem a Egiptem, Syrią, Jordanią i Irakiem. To ta wojna doprowadziła do zerwania kontaktów Izraela z wtedy jeszcze komunistyczną Polską. Pierwsze kontakty Polaków z Żydami zaczęły być ponownie nawiązywane dopiero 4 maja 1987 roku. Na fali gorbaczowskiej od Wilszy w Związku Radzieckim od połowy lat 80. XX wieku władze wydały zezwolenia na wyjazd dziesiątkom tysięcy Żydów radzieckich, którzy na fali wojny izraelsko-arabskiej w Związku Radzieckim byli prześladowani. Żydzi chcieli uciec z sowieckiej Rosji i trafić do swojego państwa, Izraela. Tadeusz Mazowiecki w porozumieniu z amerykańskim Kongresem Żydów wyraził chęć pomocy. W wyniku tej decyzji podjęta została współpraca z dotychczas wrogimi sobie służbami specjalnymi, Departamentem I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, izraelskim Mossadem oraz amerykańskim CIA. Do Polski przybyła też delegacja izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Akcja była przeprowadzona w tajemnicy, a jednym z jej koordynatorów był Jerzy Dziewulski. Rząd polski ocalił życie tysiącom Żydów. 13 marca 1990 roku w Bejrucie palestyńscy terroryści dokonali zamachu na dwóch Polaków. Był to odwet za pomoc Żydom. Po ataku na naszych dyplomatów w Bejrucie rząd podjął decyzję o utworzeniu gromu. Uznano, że polski obywatel ma prawo do ochrony również poza granicami państwa. Tak zaczęła się historia gromu. Spytałem go, ile potrzebuje czasu. Spytałem, czego potrzebuje. Czas mierzył się w miesiącach. To, czego potrzebował, to kawałek właśnie poligonu i trochę broni, prawda? I prawa werbowania ludzi z różnych miejsc. Pierwszych żołnierzy GROM wybierałem osobiście. To była też grupa pasjonatów. Sięgaliśmy do ludzi z wojska, z policji, z wywiadu. Tych, którzy się najbardziej do tej służby nadawali. Do gromu trafiają najlepsi z najlepszych. W jednostkach wojskowych, policyjnych i wywiadowczych pojawił się człowiek wysłany przez Petlickiego i padło hasło. Szukamy ludzi, którzy chcą pracować w nowej jednostce. Działania ekstremalne i niekonwencjonalne. Wyselekcjonowani funkcjonariusze zostali poinformowani o miejscu, w którym odbędzie się rekrutacja. Była to miejscowość, której nie dało się znaleźć na mapach gdzieś na południu Polski. Już zadanie znalezienia tego miejsca przerosło wielu.
Ci, którzy dotarli, zostali poddani morderczym testom. Ja uczestniczyłem w pierwszej selekcji, która była organizowana w Polsce. Była to selekcja organizowana na wzór selekcji do jednostek amerykańskich, prowadzona przez kooperantów. Z grupy osób, która brała udział w tej selekcji, zostało wyselekcjonowane tylko około 10% osób. Czy uważasz, że nadajesz się do służby oraz w jednostce? Tak. Na pewno? Na pewno. Jesteś o tym przekonany? Jestem o tym przekonany. Dasz radę wykonać wszystkie zadania? Dam radę. Które przed tobą będziemy stawiać? Dam radę. Zwracać uwagę na szczegóły, panowie. Szczegóły grają tutaj bardzo ważną rolę. Również w 1990 roku doszło do operacji Samum. CIA poprosiło europejskie instytucje wywiadowcze o pomoc w ewakuacji 6 amerykańskich funkcjonariuszy CIA, którzy śledzili ruchy irackich wojsk przed wojną w Zatoce Perskiej. Państwa takie jak Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja odmówiły pomocy w tak niebezpiecznej akcji. Jedynie Polacy zgodzili się na udział. Operacja była bardzo ryzykowna, ponieważ w przypadku zdemaskowania wszyscy biorący w niej udział zostaliby zabici. Amerykańscy szpiedzy dostali schronienie w polskim obozie budowlanym, zapewniono im paszporty i umieszczono w autobusie. Polscy agenci przetransportowali Amerykanów pod przykrywką transportu budowlańców. Co ciekawe, irakijski strażnik graniczny zadał pytanie jednemu z Amerykanów w języku polskim. Szpieg nie znał języka, więc udawał pijanego. Za to rząd amerykański nie tylko pomógł w umorzeniu części polskich długów, ale również zaangażował się w tworzeniu wojskowej formacji GROM. Bez pomocy rządu Stanów Zjednoczonych utworzenie GROMu nie byłoby możliwe. Nazwę GROM wymyśliłem ja z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki heroicznej akcji Gromosława Czempińskiego dostaliśmy tę pomoc, więc GROM od Gromosław, a poza tym GROM dobrze brzmi. GROM to jest atak z jasnego nieba. Wszelkie szkolenia GROMu przebiegały pod czujnym okiem Amerykanów oraz Brytyjczyków. To GROM otrzymywał wszelką eksperymentalną broń i wszystkie nowinki techniczne. Co istotne, GROM nie był jednostką wojskową, lecz policyjną, ponieważ podlegał pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dopiero lata później doszło do przemianowania jednostki. Choć wiedza polskich funkcjonariuszy była niewielka, jeśli chodzi o działania specjalne, GROM na poligonie ćwiczył tak dużo jak mógł. Budowano sztuczne miasteczka, a w nich ćwiczono z użyciem ostrej amunicji. Każdy nowy gromowiec musiał odegrać scenkę, w której wcielał się w rolę porwanego, wyzwalanego przez GROM. Oczywiście cały czas używano ostrej amunicji. Generał Petelicki, dowódca jednostki, darzył zaufaniem swoich żołnierzy. Na pokazach siadał na krześle, a dookoła ustawiano manekiny. Jego komandosi otwierali ogień, kule latały zaraz obok głowy generała i trafiały w odpowiednie cele. Robiło to ogromne wrażenie na politykach. Sprawa była wtedy ściśle tajna. Później się dowiedzieliśmy, że to byli żołnierze doborowej jednostki Delta Force. Wymiana jakby doświadczeń z brytyjskim SIS. GSG-9 mieliśmy kontakt. Widziałem i słyszałem amerykańskich dowódców sił specjalnych, czterogwiazdkowych generałów, którzy z uznaniem wypowiadali słowa, które każą jednak zastanowić się, co my naprawdę mamy w ręku. Ów generał twierdził, że w całej Europie jest jedna jednostka, z którą chciałby współpracować i z którą ramię w ramię walczyć w razie potrzeby, to jest właśnie GROM. Po całodziennych ćwiczeniach, zresztą morderczych, generał zadał sobie trud, żeby blisko setce gromowców uścisnąć każdemu z osobna dłoń i każdemu z osobna podziękować za to, co pokazali. Miałem okazję przeprowadzić inspekcję tak zwanej jednostki Delta. To jest amerykański odpowiednik GROMu. I mogę stwierdzić, że jednostka GROM jest absolutnie równomierna z jednostką Deltą. I to jest duże osiągnięcie i to daje Polsce bardzo ważny atut międzynarodowy. W
1991 roku prezydent Haiti został obalony przez wojsko. Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Haiti embargo ekonomiczne. W jego wyniku to jedno z najbiedniejszych państw Ameryki pogrążyło się w nędzy i chaosie, które próbowała zwalczyć utworzona w 1993 roku misja ONZ na Haiti. Ta poniosła jednak klęskę. 14 września prezydent Bill Clinton zaproponował prezydentowi Lechowi Wałęsie wysłanie na Haiti grupy polskich komandosów mających uczestniczyć w odbudowie kraju. 3 października Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu polskiego kontyngentu składającego się z 51 komandosów Gromu, którzy przeszli spod kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod Ministerstwo Obrony Narodowej. 17 października pierwszy raz publicznie ujawnieni komandosi uroczyście odlecieli z lotniska Okęcie. Wtedy to premier Pawlak zapytał ówczesnego ministra obrony Kołodziejczyka, admirała Kołodziejczyka, na posiedzeniu rządu, ile czasu potrzebuje, żeby wysłać 50 zawodowców na Haiti. Na to minister odpowiedział: minimum 2 miesiące. Wtedy premier zapytał ministra spraw wewnętrznych, któremu podlegał Grom, Andrzeja Milczanowskiego, ten odpowiedział, że godzinę. Wtedy się z nas śmiano, że były ciemne okulary, że to jakieś wojsko z Republiki Bananowej. A Grom jest wojskiem, z którego kraj może być dumny. Gdyby nie to, że poprosiłem dziennikarzy, którzy mnie wtedy zrozumieli i nie filmowali z bliska twarzy żołnierzy, to pewnie nikt nigdy by o mnie nie słyszał. Podstawowe zadanie Gromu polegało na ochronie ważnych osobistości wizytujących Haiti. Ponadto komandosi pomagali też Haitańczykom. Pomagali poszkodowanym, udzielając im pomocy medycznej, wspierali miejscowe placówki humanitarne, także uniemożliwiali dokonywania samosądów i uwalniali porwanych z rąk porywaczy, co wraz z patrolowaniem terenu bez hełmów i kamizelek kuloodpornych zapewniło szacunek u Haitańczyków. Haiti, nazywane przez Amerykanów hellhole, czyli piekielna dziura, to było miejsce straszne. O tym może świadczyć fakt, że w pierwszym miesiącu 8 żołnierzy amerykańskich popełniło samobójstwo. Grupy dawnych zwolenników reżimu, który tam był, tak zwane atasze, paramilitarne oddziały, dalej działały na terenie Haiti, głównie nocami, a w dzień znowu ludność polowała na zwolenników dawnego reżimu. Jadę z kolegami amerykańskimi, nagle widzimy, że kłębowisko tłum stoi, jakieś kłębowisko, kogoś tam akurat tłum kopie, bije i no, widać to zamieszanie, więc pierwszy odruch, zatrzymujemy samochód, grupa wypada, rozdzielamy tłum, neutralizujemy najbardziej takich zaciekłych. Pamiętam, że raz jechaliśmy na patrol i nagle zauważyliśmy na drodze tłum, który nie wiedzieliśmy, co robi. Wjechaliśmy samochodami w ten tłum. Okazało się, że jest maczetami atakowany jeden ze zwolenników byłego prezydenta. Wyszliśmy z samochodu, wzięliśmy go do naszego, jednego z naszych samochodów i bez użycia broni odjechaliśmy stamtąd. To nie tylko była policyjna robota, to były również działania specjalne prowadzone przez jednostki antyterrorystyczne. Dochodziło do sytuacji takiej, że braliśmy udział w działaniach odbijania zakładników. Była sytuacja, że dostaliśmy sygnał o tym, że jest porwana osoba, pojechaliśmy na miejsce, przygotowaliśmy się do działania. Okazało się, że został porwany młody chłopak i był przetrzymywany w jednym z domów, czekając na zgodę na rozpoczęcie operacji od dowódcy amerykańskiego. Gdy ją dostaliśmy, wyszliśmy do środka, okazało się, że już niestety osoby uciekły z tego pomieszczenia tunelem podziemnym. Niektórzy w kraju sobie żartowali, że to jakaś misja wypoczynkowa. Myśmy uratowali życie tam 26 osobom z narażeniem własnego życia. Oznaczenie bojowe amerykańskie, które ja otrzymałem za działania jednostki, było oznaczeniem dla Gromu. I to oznaczenie wtedy po raz pierwszy było przyznane jakiemukolwiek cudzoziemskiemu żołnierzowi. 13 grudnia 1994 roku Grom opuścił swój ufortyfikowany obóz i odleciał do Polski.
Miejsce gromu miała zająć żandarmeria wojskowa, jednakże to już nie było potrzebne, ponieważ sytuacja została ustabilizowana. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię i dajcie znać, czy chcecie materiały o kolejnych misjach gromu. Trzymajcie się, cześć!